Witam Was bardzo bardzo mocno z tego serca. Cieszę się niezmiernie, że w dniu dzisiejszym mam przywilej zrobić wywiad z człowiekiem, który jest bliski mojemu sercu, jest moim przyjacielem. Od wielu, lat, wielu lat się znamy. Znamy się chyba już z 22 lata. W każdym razie, dzisiaj szczególny temat. Dalej jesteśmy w, seriach, w serii o finansach, i w tej serii udało mi się zaprosić Konrada Krajewskiego, który jest jednym z pastorów odpowiedzialny m.in. za finanse, za misję, za ewangelizację w kościele społeczność chrześcijańska w północ przy Elektronowej. W Warszawie. Dlatego zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na ten wywiad. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. E, witaj, Konradzie. Witaj. Cieszę się, że po tylu latach możemy razem usiąść, porozmawiać. W końcu się spotkaliśmy. W końcu się spotkaliśmy w tych <laughs> czasach. Właśnie, w Warszawie wszyscy zalatani udało się. Pierwsze pytanie, no. jak się dzisiaj masz? Dzisiejszym bardzo dobrze, rano zrobiłem sobie trening biegowy, odwiozłem dzieci do przedszkola, yy, wykład opracowałem, yy, co jeszcze zrobiłem, czy zrobiłem... A jest dopiero, do dopiero 14, więc jeszcze pół dnia przede mną. E, właśnie, mój drogi, zaprosiłem Cię ze względu na to, że wiem czym się zajmuję w społeczności chrześcijańskiej, e, i, ale dla naszych widzów, jakbyś powiedział, co to znaczy, że jesteś pastorem misyjnym, pastorem odpowiedzialnym za ewangelizację, za te działania? Generalnie to oznacza dużo. My w społeczności chrześcijańskiej północ bardzo dużą wagę przykładamy do tematu ewangelizacji. To jest takie, taka wizja wspólnoty, że w zasadzie wspólnota ma to brzemię, by docierać do tych, którzy nie są jej częścią, więc to też sprawia, że dużo jest aktywności związanych z tym, by docierać do ludzi z Ewangelią. I z racji tego, że tych odpowiedzialności jest sporo, to też są osoby, które i służą, a też, tak jak ja, mają przywilej pracować w kościele. Praktycznie w chwili obecnej to oznacza od takich okręgów, zaczynawszy bycie tutaj lokalną wspólnotą w dzielnicy Białęka w Warszawie. Staramy się być wspólnotą, która jest częścią po prostu wspólnoty mieszkańców. I być zaangażowani w ten sposób, gdzieś móc dzielić się też tym, co jest dla nas ważne. To oznacza też, między innymi, w dalszym kręgu, powiedzmy takim polskim, że pomagamy, by funkcjonowały nowe wspólnoty, by były zakładane nowe wspólnoty kościelne. W szerszym kręgu to oznacza bycie misyjnymi e, poza, poza granicami Polski. Mamy kilka takich miejsc, które. Inwestujemy, w których jesteśmy, to są działania w Indiach, to są działania w dużym stopniu teraz przekierowane na Ukrainę. No i w kilku innych miejscach, także tymi te, te kręgi odpowiedzialności, ja tam staram się też nie przeszkadzać, pomagać, być zaangażowanym. Eee, no I wspierać każdą inicjatywę, która też tutaj u nas się pojawia, także. Co roku są to też coraz to nowe inicjatywy, nowe narzędzia, nowe pomysły. No i jest tego całkiem sporo. Staramy się być, być aktywni, być zaangażowani gdzieś. Mamy to bardzo głęboko na sercu. Właśnie, bo Wy jesteście chyba największym protestanckim kościołem w, w Polsce. Tak mi się wydaje. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Na pewno jest tak, że. Yy... Wspólnota urosła dosyć mocno w ostatnich latach. Na pewno jest tak, że, e, że gdzieś tam mamy wpływ na to, co się dzieje też w, w innych wspólnotach. E, no i te liczby są jakieś coraz większe po kolei. Czy jesteśmy największą? Myślę, że nikt tego w polskim kościele tak mocno nie, nie sprawdza, ale no, rozwijamy się. Nie, no ja znam Was od wielu lat, my się też znamy bardzo, bardzo długo i fajnie jest widzieć Twój rozwój i Twoją służbę, w jakim miejscu jesteś. Jeszcze jedna rzecz tylko, bo wiem, że właśnie, jakby, to też, drodzy widzowie, chyba musicie wiedzieć, że często kościoły zadają sobie pytanie, po co jesteśmy tutaj na tej ziemi, po co jesteśmy, co mamy robić. Fajnie, że Wy macie tą świadomość, że Wy jesteście mocno misyjnym kościołem, mocno nastawionym na tych ludzi, których, jak to fajnie powiedzieć, jeszcze w nim nie ma. I właśnie jedna kwestia, bo jesteśmy w tej serii o finansach, o której rozmawialiśmy, mm -hmm. i wiem, że między innymi twoją odpowiedzialnością są właśnie finanse w kościele odnośnie jak nimi zarządzać. Czy to jest w ogóle duchowe zadanie? Ojej, ja, ja może sobie tak myśląc o tym, ja nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że jakiekolwiek zadanie w kościele nie jest duchowe. Znaczy, wszystkie zadania w kościele są duchowe. do tylko w naszej głowie y, chyba sobie robimy takie. Jakieś podziały. Ja nie widzę, aby Pan Jezus kwestię uzdrawiania człowieka oddzielał od kwestii tego, jak ma być finansowana Jego służba. Myślę, że wiele jest takich rzeczy po prostu w naszej głowie, gdzie staramy się pewne rzeczy nazwać duchowymi, a inne nie nazywamy duchowymi, i przez to tu jest jakaś zakładka pod tytułem Kościół Pan Bóg, duchowe moje życie. A tutaj może być jakaś zakładka pod tytułem rzeczy nieduchowe, o czym nie muszę z nikim rozmawiać, nie muszę nawet Panu Bogu tam dawać dostępu. Więc ja w ogóle i my we wspólnocie też tak nie myślimy, że istnieją bardziej lub mniej duchowe rzeczy. Tak samo traktujemy finanse, jak traktujemy fakt tego, że ktoś, nie wiem, zmaga się z jakąś chorobą, czy potrzebuje doradztwa jakiegoś specjalistycznego w jakimś zakresie bądź po prostu. Nie wiem, modlitwa jest tak samo duchowa jak finanse, także myślę, że, że, że te kategorie myślenia już troszkę dawno nas nie dotyczą. Myślę, że one wciąż są obecne w na naszej kulturze, to nie, 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 nie trzeba ukrywać, wiele osób wciąż gdzieś ma z tym problem. Stąd o pewnych rzeczach rozmawiamy, o pewnych rzeczach nie, pewne rzeczy nazywamy i wkładamy w jedną szufladkę, inne w kolejną ale to jest niepotrzebne, to też nie, nie wynika z przesłania Ewangelii zupełnie, więc y, staramy się tak nie, nie działać. No nie, no bo Słowo Boże, jak ja patrzę, no to strasznie dużo mówię o finansach, a wydaje mi się, że w naszym kraju w szczególności jest takie podejście, że finanse to na pewno Kościół nie w ogóle tam nie zagląda. Jak już to ksiądz przyjdzie, coś bierze raz w roku, zbiera, przychodzi do domu, albo w Kościele gdzieś tam coś dam, ale właśnie no, mi się wydaje, że. Takie fajne określenie, kiedy słyszałem, że portfel nawraca się ostatni. co? Ja sobie myślę, że to ma tak wiele takich filtrów, takie myślenie. Bo tak rzeczywiście bywa i, i to nie trzeba ukrywać, że, że te dwa słowa kościół i finanse, one czasami gdzieś się ze sobą gryzą. Nie ma jakiejś płynności, że to jest normalne. W kościele też są finanse, no tak jak wszędzie są finanse. No a to ma właśnie te filtry. Myślę, że, że jakby zaczynając od takiej warstwy kulturowej, że my w ogóle w naszej, powiedzmy, polskiej kulturze słabo rozmawiamy o finansach w ogóle w naszych rodzinach, w naszych domach. E, słabo nimi zarządzamy wciąż, e, co pokazują różnego rodzaju badania. E, nie wiem, w szkołach nie ma żadnych lekcji. No, poza tymi szkołami, które chcą e, dotyczy, e, lekcji, które, gdzie uczy się, dziecię, jak zarządzać w ogóle, takim podstawowym narzędziem, jak budżet, nie? E, no i te, to jest jeden film, taki kulturowy, w którym też e, nie rozmawiamy ze sobą w taki sposób, nie wiem, ile zarabiamy, dlaczego tyle zarabiamy. Mamy problem z tym, że, nie wiem, politycy zarabiają jakieś pieniądze, podczas gdy wykonują tak e, bardzo ważne czynności. Jakby dla nas Problem, jakby kwestia finansów jest tak, tak drażliwa i tak personalna, hmm. tak gdzieś będąca głęboko w nas, a ono, a to wynika moim przekonaniem z tego, że nie nauczyliśmy się od dziecka z naszymi rodzicami, a później jak jesteśmy w różnego rodzaju wspólnotach, czy kościelnych, czy niekościelnych, tak samo, nie nauczyliśmy się o tym rozmawiać, więc jak nie umiemy o czymś rozmawiać, to nie wiemy jak o tym myśleć, więc. Traktujemy to jako taki jakiś kawałek życia, troszkę ukryty, enigmatyczny, i to jest problem, wydaje mi się. I również może być taki sam problem we wspólnocie kościelnej, że nie wiem, bo w kościele nie rozmawiamy o finansach. Nie? Pan Jezus, no jak się studiuje Ewangelię, no to nie trzeba być jakimś wielkim teologiem, żeby zobaczyć, że Pan Jezus, co druga z jego przypowieść, co jakieś spotkanie, tam się pojawia element finansowy, tak? Tam się pojawiają co chwilę te kwestie i e, ukrywanie tego, że tak jest, to jest jakby obchodzenie tych miejsc w Piśmie Świętym. Także Pan Jezus, Biblia dużo o tym mówią i Jezus się nie wstydził o tym mówić i to było rewolucyjne, jedna z bardziej rewolucyjnych rzeczy, które On wprowadził do myślenia. Było to, by używać finansów w metaforach, w przenośniach, w codzienności. Nie wiem, mi się podobał na przykład to, że w dużym stopniu za finansowanie służby Jezusa odpowiadały kobiety, czego też nie widzimy często, no co nie, nie, nie. Z drugiej strony okazuje się, że, że on potrafił zaufać najbardziej osobie, która się nie nadawała do tego, Właśnie, to jest w ogóle. To, jest, to jest, jest, jest dużo elementów, które nie widzimy, a Biblia dużo o tym mówi, mówi i właśnie to jest ten problem. Biblia dużo o tym mówi, a my tak mało o tym mówimy. No ale właśnie ja myślę, że to nie umiemy mówić. Od ja wiem, ja sam po sobie widzę, że ja jest nie, że ciężko rozmawiać o finansach, bo już tyle tych wywiadów rozmawialiśmy, więc mniej więcej już mam poukładane pewne rzeczy. Ale zastanawiam się, czemu w Kościele tak ciężko. Po pierwsze, czemu. W ludziach trzeba tak bardzo mocno, jakby mówić o hojności, żeby w ogóle ich zachęcić do hojności okay. e, się zastanawiam, z czego to wynika. No, wy jesteście kością, który rzeczywiście jest bardzo hojny i wspiera mnóstwo działań, i, i, ale też musieliście tych ludzi nauczyć. No to się od tego w ogóle zaczyna. Także się uczymy. A z czego myślisz, wynika akurat u was hojność w kościele z transparentności, z, znaczy wiadomo, też z uczenia, ale jakby z tego, że wy fajne rzeczy inwestujecie, że. Pok no, no właśnie, jak to wygląda ja u Was? Ja jestem przekonany, że u nas w pierwszym rzędzie to wynika z tego, że my o tym w ogóle mówimy. Że nie wstydzimy się o tym mówić. Że w zasadzie co jakiś czas też wprowadzimy bardzo regularny, podczas niedzielnych nabożeństw nauczania dotyczące finansów. Na każdym nabożeństwie nie tylko zachęcamy ludzi do tego, żeby dzielili się, ale przynajmniej przez minutę, dwie mówimy coś zachęcającego o, o finansach, z błowej perspektywy, a tak naprawdę staramy się mówić o sercu Boga i e, pokazywać, że serce Boga jest sercem hojnym, a hojność sprowadza się, do, tak jak miłość, do rzeczy praktycznych, do czynności, do konkretnych aktów, które, które robimy, nie sprowadza się do jedynie uczuć, westchnień i jakichś zniosłych myśli, ale bardzo praktycznie, jeśli mówimy o hojności, no to, to to oznacza, że, że ta hojność się też wyraża przez nasze zaangażowanie finansowe we wspólnotę, w to, co robimy jako wspólnota. No ale początek jest w tym, że przełamujemy tą barierę niemówienia. A myślę, że to jest ten początek. A później, jakby, dajemy też konkretne narzędzia ludziom, prowadzimy też różnego rodzaju szkolenia, jakby specjalizacyjne, jeśli ktoś potrzebuje co jakiś czas jakaś grupa, by porozmawiać o tym. Więc to jest temat, który po prostu jest jednym z tematów w kościele. Ciągle do niego wracamy, wokół niego żyjemy. On ciągle gdzieś może wydawać się drażliwy, ale im bardziej go tam dotykamy, tym bardziej go oswajamy. No, wiesz, ja znam bardzo dobrze w Kościół Katolicki i jako fundacja wspieramy i działamy przy projektach, które budują jedność. Ja wierzę bardzo mocno w jedność. To jest w moim sercu. I od takiej strony poznania Kościoła Katolickiego ja współczuję księżom, bo tam mówienie o finansach to zawsze wiąże się z takim czymś, że gdzieś z tyłu głowy jest takie myślenie, ksiądz na coś chce wyciągnąć. On przecież ma taki samochód. I ja, ja nie wiem, co w Kościele Katolickim musiałby się wydarzyć, że żeby ludzie zaczęli zmieniać swoje myślenie. Pewne, po prostu, może pewnie banalne nauczanie o tym. Albo nawet otwieranie się, bo to jest trudne bardzo, bo, bo to też wynika z jakiejś naszej kultury polskiej, że o tych finansach w ogóle się nie mówi i wiesz, dajesz na tą tace, te 5 zł, te 10 zł, nie wiem, a jak ktoś da 100 zł, to w ogóle szaleństwo. I, I zastanawiam się, to jest trudne. Ja współczuję, bo nie wiem, jakby trzeba było to zrewolucjonizować. Może właśnie ta seria jest po to, żeby ludzie mogli też zrozumieć, że Kościół nie jest... No właśnie, no bo... Jakby, jakbyśmy miała na przykład obronić takie zdanie, no bo zbieracie pieniądze, to ktoś by powiedział: O, bo zbieracie, bo musicie mieć na własne wydatki. No, musimy mieć na własne no. wydatki, ale musimy też mieć na marzenia. Musimy mieć te wydatki, tak jak każda rodzina, a kościół jest rodziną, na rozwój, pójście dalej, na inwestowanie dalej, więc jakby robimy to, bo chcemy, by bowe marzenia, które są wkładane nam w serca, mogły mieć swój praktyczny wyraz. Fajne, bardzo mi się podoba to zdanie. O, tak wymyśliłem. Dobre, dobre zdanie, bardzo dobre zdanie. Drodzy widzowie zapamiętajcie. Dobre zdanie, zdanie się na TikToku. W każdym razie, no, nie da się pójść do przodu, jeśli po pierwsze nie w tego w jakiś sposób. Po drugie, jeśli nie inwestuje w to też od strony finansowej. Nie jesteś w stanie pewnych rzeczy robić, kiedy po prostu no, nie ma finansowania. Nie ma finansowania wtedy, kiedy nie zachęcamy siebie do tego. No jakby życie każdej rodziny i każdej organizacji, każdej wspólnoty sprowadza się i jest normalne, że część finansowa tam, tam istnieje. Stąd, no nie wiem, wydaje mi się, że, 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 że my po prostu jesteśmy w takim miejscu, gdzie już przekroczyliśmy pewną granicę. Nawet się już nie zastanawiamy, mówić czy nie mówić, czy inwestować czy nie inwestować. Po prostu jak są jakieś rzeczy, które bierzemy, że Bóg mówi, że czy pokazuje, że, że są do zrobienia, no to podchodzimy do tej kwestii też od strony finansowej. Nie wiem, mamy jakiś projekt w głowie. Przypuśćmy, że teraz dzieje się dużo rzeczy związanych z tym, co, 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 się, co ludzie przeżywają na Ukrainie. Jesteśmy tam bardzo zaangażowani. No, i jakby mamy tam dużo przestrzeni, w które i relacji i chcemy pomagać tym ludziom, no to wtedy myślimy w głowie, jak możemy się też do tego dołączyć. Nie tylko modlitwą, no bo jakby wiadomo, że to jest ten, no ale ci ludzie praktycznej pomocy potrzebują, więc wtedy się zastanawiamy jako wspólnota, jako liderzy wspólnoty, jak możemy jeszcze mądrzej gdzieś te finanse przeznaczyć, skąd je wziąć, jak ludzi też pobudzić do tego. Także no nie ma szansy, że nie wiem, misja chrześcijańska, rozwój jakiejkolwiek wspólnoty, wspieranie ubogich zostawiam, e, może się odbywać, kiedy tam nie, nie są zaangażowane środki, kiedy tam nie są zaangażowane te w nasze serca tak naprawdę, bo to się zaczyna tak naprawdę od serca. serca. Takie trzy rzeczy fajne wychwyciłem. Pierwsza rzecz odnośnie tego, że Kościół jest rodziną. I ja też jestem bardzo dużym fanem tego, że w kościele albo jesteś gościem, albo jesteś gospodarzem. Jako gospodarz zależy mi, żeby ludzi dobrze przyjąć, którzy przychodzą do mnie. E, I to jest chyba taka może droga uzdrowienia finansów w kościele, że myśleć, że ja jestem częścią tego. Że ja też to nie jest tak, że robi to tylko paru, przepraszam, takie banalne, paru aktorów z przodu, która stoi na scenie, tylko my wszyscy razem tworzymy kościół, no, Ale wy to mówicie, i ty to mówisz że jako Kościół też macie inwestujecie, bo rodzina się rozwija, więc inwestuje, wydaje, myśli o przyszłości, marzenia i to też bardzo fajne powiedziałeś zdanie takie odnośnie marzeń Pana Boga, a, a to pobudzenie tego serca do hojności chyba jest najcenniejsze, bo, bo to z tego mają wynikać finanse w Kościele, bo Kościół jest tą rodziną, która na tej. Właśnie fajne Słowo Boże mówi, że mamy być solą, solą ziemi, i właśnie to chyba Kościół ma być taką właśnie rodziną na tym świecie, która właśnie pomaga która jest dla ubogich, jest dla drugiego człowieka. Czyli to, co na początku powiedziałeś, że wy jako Kościół jesteście dla tych ludzi z zewnątrz. I my też jako Kościół, ty jako Kościół, ja jako Kościół, jesteśmy tą rodziną, która rzeczywiście może wspierać. I nie tylko tą modlitwą, tylko też tak naprawdę praktycznie. No. Praktycznie nie da się wesprzeć człowieka Dobrze, ja się o ciebie pomodlę, a on nie ma za co zjeść, ten człowiek. Już mówiąc tak banalnie. No, no tak, ale to jakby wszystko zaczyna się nowo, od serca. Nie na darmo. Jezus tak często, kiedy mówi o finansach, to gdzieś to, to, to w tym się pojawia serce te. Apostoł Paweł, jak się czyta, chociażby ten fragment z listu do Koryntian II, gdzie wzywa do hojności, to jakby tak naprawdę chce nawiązuje tam do kwestii serca. Hojność i finanse są bardzo związane z sercem. I teraz nie będziemy dawać, jeśli nasze serce nie jest pobudzone, nie będziemy hojni, jeśli nasze serce nie jest przemienione przez Ewangelię. My w wspólnocie nie każemy nikomu dawać. Nigdy. Nie, nie, nie mówimy, że trzeba, że musi, że cokolwiek takiego. Tego rodzaju narracja we wspólnocie byłaby w zasadzie wstydliwa w moim przekonaniu, że ja muszę prosić, czy ja muszę błagać, czy ja muszę zmuszać, czy ja muszę używać jakiegoś podstępu, żeby dotrzeć do ludzkiej jakiejś motywacji. Motywacją powinno być by, bycie tak jak Pan Jezus w tym wszystkim. Czyli jestem hojny, bo Pan Jezus jest hojny. Jestem hojny, bo Słowo Boże mi mówi, że, że, że Bóg błogosławi hojnego dawcę. Jakby poziom serca to jest ten poziom, do którego powinniśmy docierać, a tam docierać można przez zachętę, przez inspirację, przez to, że e, pokazujemy te rzeczy, które robimy. E, więc e, serce, jako klucz do hojności, i też klucz do takiego wyjścia z takiego zakamarku e, złego myślenia, albo w ogóle nie myślenia o finansach, e, więc bez przemienionego serca pod tym względem, serca przemienionego przez Ewangelię, to, 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 to temat finansów zawsze będzie jakimś takim trudnym tematem. No dobrze powiedziane, no to, to bardzo mi się podoba to powiedzenie, że przemienione serce przemienia też nasz portfel. Bo, bo wtedy wpływa na to, jak wydajemy, na co jesteśmy hojni, wiesz, nic nie daje tak wiele radości jak dawanie. I no, ja je widzę, to takie banalne, no dużo więcej daje radości kupowanie prezentów mojej rodzinie i szukanie, zastanawianie się, co tam widzenie, kiedy moja mama, czy tata, czy ktokolwiek otwiera prezent ode mnie i widzę, że jest zadowolony, bo widzę, że coś fajnego znalazłem. I to też jest ciekawe, że nie chodzi czasami w prezencie, że prezent ma być nie wiadomo jak drogi. Tak samo ten wdowi grosz. To nie chodziło o to, że wdowa dała mnóstwo pieniędzy. Ona nie dała z Biblii dużo pieniędzy, ona dała, dla niej to było dużo i kwestia była u niej chyba tego przykładu, dlatego Jezus służył, że kwestia była jej serca. Tego, że ona i tak chce się dzielić. Mimo, że mama bardzo mało, to chce się dzielić. I też ja prowadząc jedną fundację widzę, że wiele, dużo więcej pieniędzy zbiera fundacja od wielu małych darczyńców niż od jednego dużego. Więc dlatego, między innymi, widzowie ta, ta seria jest o tym, żebyśmy pobudzali nasze serce do hojności, bo jedna złotówka czasami od tysiąca osób to jest więcej niż tysiąc złotych od jednej osoby, bo może być za no Ale wracając, przepraszam. A powiedz, bo powiedzieli, że używacie pewnych kluczy też przed wywiadem mi. Kiedy decydujecie się, kogo wesprzeć, kogo nie wesprzeć, jak wesprzeć, czy macie jakiś taki nie wiem, regulamin albo zasady, czy to wynika zupełnie z czegoś innego. A czy to wynika z takiego rytmu życia Wspólnoty? Też z pewnych zasad. No bo prawda jest taka, Pan Jezus o tym też mówi, że ubogich zawsze pośród siebie mieć będziecie, więc moglibyśmy wszystkie pieniądze nasze rozdać. Bo potrzeb w tym świecie. Finansowych jest mnóstwo, więc musimy jakby mieć w tym mądrość, by gospodarować tym, co nam Bóg dał, więc musimy mieć jakieś wewnętrzne zasady, tak by nie, też nie być szantażowani jakby emocjonalnie przez nie wiem jakieś miejsca albo ludzi, którzy mówią, a, a nam nie daliście albo nas nie wsparliście. Więc my musieliśmy sobie jakby powiedzieć, tak wewnętrznie, że przede wszystkim staramy się skupiać na tym, co Bóg nam wkłada w serce jako wspólnota. Jako wspólnocie, na nafe, jakby pomysły, rozwój i, i tak dalej, ale to nie znaczy, że nie wspieramy rzeczy, które są totalnie nie od nas. I de facto staramy się pochylać nad każdą prośbą, nad każdym tematem, co nie oznacza, że w każdy temat jesteśmy w stanie się zaangażować, na każdą prośbę przystać, no bo tak jak powiedziałem, nie jesteśmy tutaj workiem bez dna, nikt nie ma budżetów. Jakiś kosmicznych, natomiast to, to nie oznacza, że nie angażujemy się w rzeczy, które są spoza nas. Każdą rzecz badamy i się nad nią jakby wyjątkowo, nie traktując ją jak jakieś rozwiązanie systemowe, nie, bo nie. Po prostu jakby to też dużo jest kwestii relacyjnych. Jeśli są sytuacje, gdzie znamy dobrze, nie wiem, osobę, instytucję, wspólnotę. Równe, jakby def, do nas prośby są kierowane, no to, to posiadanie relacji, bycie w relacji z innymi, to rzeczywiście jest taki czynnik, który pomaga gdzieś podjąć takie decyzje, no bo jest ta przestrzeń zaufania, tak? No bo ta mądrość też właśnie wymaga tego, aby nie podejmować decyzji w ciemno. Jak się kogoś zna, no to, 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 to decyzja może być mądrzejsza, tak? <laughs> e więc są, są to jakby no, takie ogólne, powiedziałbym, e, zasady, którymi się kierujemy. Natomiast nic nie jest takiego spisanego i takiego po prostu nie, bo nie, albo tak, bo, bo, bo tylko tak. No. Wszystko elastycznie. E, w ogóle dzięki, że się tym dzielisz tymi rzeczami odnośnie, że, 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 to, że to na, nad każdą taką rzeczą się tak naprawdę pochylacie jako Kościół mm. i staracie się mądrze podejmować te decyzje. I, I też ja wyciągam z tego, z tej rozmowy z tobą, odnośnie tego, żeby być transparentnym, żeby mówić pewne rzeczy, żeby rzeczywiście jako Kościół inwestować. To też jest bardzo cenne, bo mało kto mi się wydaje, ma świadomość, że Kościół też musi myśleć o rozwoju, o inwestowaniu, a w co inwest jak inwestować. No? I to też jest najcenniejsza rzecz. To jest bardzo, bardzo cenne, co powiedziałeś, odnośnie tego, że Kościół jest od tego, żeby spełniać Boże marzenia. I czasami Bóg, albo za każdym razem Bóg natchnie człowieka, żeby włożył w jego serce na, na marzenie, i czasami, żeby, albo za każdym razem, żeby realizować marzenia, potrzebne są finanse. A powiedz taką rzecz na koniec, albo może jeszcze nie na koniec: yy, czy jest jeszcze coś do dodania? Do tych rzeczy, które powiedziałeś? W sensie, jeśli chodzi o nasze podejście do finansów, tak, tak, braku ten ten, 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 ten kościoła, to. to, to jest, jest kilka rzeczy, które na pewno są, są takie cenne i ważne i się ich nauczyliśmy. Pierwsze, e, prezentujemy wewnętrzne rozliczenie całej wspólnocie. To znaczy, to jest spotkanie informacyjne, gdzie każda osoba, która jest częścią wspólnoty, może jakby dowiedzieć się, jak pieniądze, które zostały gdzieś tam zbierane przez e, jakiś okres, były użytkowane, tak. Więc staramy się dawać tą informację zwrotną. To jest jedna z tych rzeczy, której często brakuje w wielu miejscach, że generalnie to, to, to nikt się później nie dzieli tym, co się z tym zadziało. W sensie nie powie, ile poszło na to, na to, na tamto. Nie podzieli się z tym. Nie ma tej transparentności, tej przejrzystości. My dbamy o to, staramy się być w tym jeszcze lepsi. Nie jesteśmy w tym doskonali. Ale wiemy, że to jest ważne, zwłaszcza w naszej kulturze, gdzie no, często ludzie wręcz wymagają takiego czegoś. U nas oczywiście ludzie nie wymagają, ale bardzo to jest dobrze przyjmowane, kiedy liderzy Wspólnoty jakby mówią o tym, przygotują się odpowiednio do tego i jakby wtedy jest dostęp do takiej wiedzy. E, to jest dla naszych ludzi, tak? to jest wewnętrzne. E, to, to na pewno, no jakby, kościół ma swoją księgowość. E, wiele służb ma swoje, jakby, dedykowane też budżety. To też jest rzecz, którą się nauczyliśmy, że jeśli chcemy, by służba X poszła dalej, to musimy już w ogóle zabudżetować pieniądze zawczasu. Tak? Czyli my Przygotowując się na sezon życia wspólnoty, zakładamy z wiarą, że jakieś finanse rzeczywiście znowu uda nam się zebrać, i budżetujemy, że w tym sezonie na te i te działania, tej tej służby, te, tych i tych rzeczy, jesteśmy w stanie przeznaczyć tyle z wiarą, że Bóg tyle da. Bo my nigdy nie wiemy. <laughs> tak, nigdy nie wiemy. My wierzymy. Przez lata Bóg pokazywał nam, że. On, jakby, stoi za tym, jeśli wkłada nam jakieś rzeczy w serce, jeśli ten, to my z wiarą podejmujemy ten krok, że uda nam się. Przykład, jakby najbardziej oczywisty dla nas jako wspólnoty, jest chociażby budynek, który mamy. Jako wspólnota wolna, wolnokościelna, ewangeliczna, jakby nie mieliśmy swojej, swojego budynku. To nie był taki. Istotny element życia wspólnoty, no ale w pewnym momencie, tak jak każda rodzina, stwierdziliśmy, że koniec wynajmu ile można wynajmować w Warszawie? No i trzeba yy, trzeba wziąć kredyt. Tak jak każda polska, yy, prawie rodzina teraz yy, musi brać kredyt, rzadko kto jest w stanie sobie pozwolić na mieszkanie. Więc my jako wspólnota, oczywiście mając jakieś swoje, no bo to jest kolejna rzecz, mając jakieś oszczędności, yy, zdecydowaliśmy się kupić yy, przestrzeń, w której już rozwijająca się wspólnota będzie mogła rozwijać się dalej, bo jakby budynek też jest tylko narzędziem. No ale jak ma nie wiem, 200 dzieci, 300 dzieci we wspólnocie i jakieś chcesz robić dla nich spotkania i wciąż gdzieś coś wynajmujemy, no to to, to, to to nie jest łatwe. No tak. Stąd wiele było powodów tak naprawdę, dla których odważyliśmy się wziąć kredyt. I to nie było łatwe, bo banki w Polsce... Nie były tam przychylne, no, ale udało się ten kredyt uzyskać e, gdzie indziej w inny sposób. E, nie znaczy że to, że jakieś mamy super preferencyjne e, przez to mm, sytuacje. No ale wzięliśmy kredyt 8-9 lat temu prawdopodobnie. No, kupienie posiadłości dla, tak, dla takiej wspólnoty, gdzie my mamy tu nie wiem, kilka tysięcy metrów kwadratowych. To jest gigantyczna suma. To jest gigantyczna suma per miesiąc. No i każdego miesiąca tak naprawdę wierzymy, że ten kredyt będziemy w stanie spłacać. I jesteśmy w stanie przez tych kilka lat spłacać. Co też oznacza, że przy okazji jesteśmy w stanie nie tylko opłacać nasz kredyt, jesteśmy w stanie wspierać naszych liderów, niektórzy są zatrudnieni we wspólnocie. To też wymaga ogromnej wiary. I że jesteśmy w stanie jeszcze inwestować na służbę i na rozwój i tak dalej, więc Uczyliśmy się też przez ten czas takiej odwagi, że Bóg, skoro On nas do tego pobudza, żeby w tą stronę iść, to On zaspokoi, tak jak mówi Boże Słowo, każdą potrzebę w Chrystusie Jezusie. Każdą potrzebę. Skoro stwierdził, że potrzebą tej wspólnoty jest to, żebyśmy mieli budynek, no to, no to będzie zaspokajał. No i póki co zaspokaja. Jesteśmy wciąż daleko jeszcze, by spłacić wszystko, ale póki co... Dzielnie wspólnota stoi na wysokości zadania. No i uczymy się dalej tak. Odkrywamy, czym jest hojność. Eee, także to są takie rzeczy, które myślę, że warto też zaznaczyć. Że nie jesteśmy wspólnotą, która ma środki z zewnętrznych organizacji w ogóle. Także jesteśmy samofinansującą się wspólnotą, to też jest zdawny, bo czasami. Możemy być postrzegani, i niektóre wspólnoty są postrzegane, że was, to ktoś tam wspiera jakoś i super, że są takie opcje, nie? Jakby my się cieszymy, że, że, że wiele organizacji miejsc w Polsce może być wspieranych przez inne. No, o to też wchodzi w Kościele, żebyśmy, jeśli ktoś ma więcej, to wspiera tych, którzy nie dają rady. My mamy ten tą łaskę, że przez te lata, jak wspólnota istnieje dwadzieścia parę lat, nie posiłkowaliśmy się, nie, nie mieliśmy takiej potrzeby. By gdzieś z zewnątrz czerpać finanse organizacji ludzi, nie wiem, kościołów, gdzieś tam z zagranicy. Nie było takiej sytuacji. Także to też jest wielka łaska. No i, i świadectwo tego, że e, przez to, że mówimy o finansach, przez to, że się nie boimy finansów, przez to, że e, zachęcamy w, wciąż siebie, by, by być hojnymi, bo Bóg jest hojny, no to, to, to dajemy radę i idziemy do przodu i się rozwijamy, co ciekawe, i się rozwijamy, więc jakby za tym rozwojem, za, za tym błogosławieństwem finansowym i tym mądrym podejściem wieży, przynajmniej na tym poziom, na jaki, na jaki udało nam się wejść mądrym, Bóg, Bóg błogosławi, też wspólnota się rozwija. Jest nas i więcej, i gdzieś jesteśmy dalej i dotykamy nowych przestrzeni. Także, tu widzę, że te naczynia się łączą bardzo, bardzo ładnie. No, jakby wiem, że dalej się tak będzie działo. W ogóle dzięki za Twoją otwartość i powiedzenie tych wszystkich rzeczy. To jest bardzo cenne, że, że jesteście transparentną wspólnotą i pokazujecie, jak idą. Bo to też, tak sobie myślę, jak jestem takim szaraczkiem w Kościele, to też zachęcam mnie, do tego, żeby dalej siać, bo widzę, że mój Kościół przeznaczył tyle pieniędzy na różne rzeczy, że na to przyjdą, że to nie jest jakiś worek bez dna, do którego wpadają pieniądze i nikt nie wie, gdzie, co i jak się wydarzyło. Eee, to jest mądre i, i fajnie, że jesteś odpowiedzialny za te rzeczy i przekładasz się do tego i, i no, fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo cieszę się z tego, że Cię znam tyle lat i widzę, w jakim miejscu jesteś i jak rozwinęło się te wszystkie rzeczy w Tobie, że nie tylko, że Kościół, to są ludzie, a ludzie w tym Kościele się rozwijają. Na koniec, Konradzie, może masz jakąś taką myśl dla naszych widzów, która zachęciłaby ich do hojności? Albo w ogóle po co być hojnym? Słuchajcie, jest bardzo znany fragment, chyba najbardziej znany fragment Biblii, który jakby można rozumieć wielowymiarowo. Ja z niego wynoszę, jeśli chodzi o kwestie finansowe, również i to. Jest napisane, że Bóg dał swojego umiłowanego syna, czyli bohem sercu. Jest to, by dawać. On cały czas daje. On cały czas daje. Dał coś najcenniejszego, dał kogoś najcenniejszego. Ale jakby ten element dawania w sercu Boga, on jest tak wielowymiarowy, tak um, złożony, że to dotyczy również kwestii finansowej, że przez to, że Bóg dał syna, chce nam pokazać, że jest hojny, bo dał jakby jednego, jednorodzonego syna. Najcenniejsze, co mógł dać, dał. Więc ta hojność w nim po prostu aż pulsuje. Stąd nie bójmy się być hojni w miłości. Niech miłość też ma praktyczny wymiar, niech tym praktycznym wymiarem będzie to, że wspieramy naprawdę jego dzieło, bo to nie jest nasze dzieło, to nie jest jakiś na interes, naw biznes. My nic z tego tak naprawdę nie mamy. Ale mamy tą satysfakcję, że stajemy się częścią bożego planu docierania do ludzi, którzy go nie znają. Bo o to generalnie chodzi. Bogu, bo Jego największym pragnieniem, mówi Słowo Boże, jest to, aby ludzie, aby każdy był zbawiony, tak? Jest napisane, że Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To wymaga tego, aby dawać też siebie, dawać swój czas, dawać swoje emocje, dawać swoje serce, dzielić się finansami. Pięknie powiedziane. Widać, że pastor od razu wszystko, krótka, dwie minuty, powiedział kazanie o finansach, od razu o zbawieniu, o wszystkim, o dawaniu hojności. Wyuczony no jest człowiek, wyuczony tyle lat. no. <laughs> Więc dziękuję ci bardzo, ci dziękuję za, za, za to, że jesteś z nami, że podzieliłeś się swoim sercem i tym, jak działacie jako Kościół. I powiedz taką rzecz, gdzie można was obserwować, gdzie można zobaczyć coś więcej o was? Okej, okay, okej, okay, okay. no My staramy się być aktywni, w sensie... Gdzie można być aktywni i dzisiaj, jak nie w internecie? Eee, więc od, to jest takie miejsce, gdzie można nas znaleźć. Społeczność chrześcijańska północ, schpolnoc.pl bądź facebookowe, tiktokowe, instagramowe, wszystkie profile tam zapełniamy treściami, informacjami a propos tego, co się dzieje. A na co dzień? Na co dzień spotykamy się w naszym cudownym budynku na Elektronowej 10 na Białą w niedzielę dzieje się dużo, ale to nie oznacza, że wszystko. Staramy się być aktywni w tygodniu, także można nas śledzić, można do nas paść, można poznać, zapraszamy wszystkich, którzy, którzy mają na taką, takie doświadczenie, chęć. Amen, dlatego zapraszamy serdecznie. A Was dziękuję, na Nadzie. A Was, drodzy widzowie, zapraszam, abyście subskrybowali ten kanał, oglądali to, co jeszcze się będzie działo, bo chcemy o tych finansach powiedzieć naprawdę dużo, żeby zmieniać nasze myślenie, żeby być otwartymi i być takimi właśnie, jak Konrad powiedział, czyli po prostu też hojnymi, nie tylko nawet w finanse, ale po prostu hojnymi w czas, w miłość, w serce, w to, że jesteśmy dla drugiego człowieka, bo jesteśmy dla was. Jako Fundacja Służąca Życiu chcemy pokazywać wspaniałych ludzi, którzy mądro, mówią mądre rzeczy, uczyć się od nich, uczyć się razem z Wami. Dlatego zapraszamy na kolejne wywiady i życzymy Wam pięknego i cudownego dnia.